Dzisiaj będzie trochę osobiściej. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysiek Piersa i prowadzę Żywot Pisarza, czyli jak żyć z pisania książek. Pomyślałem, że ten materiał może być troszeczkę taki bardziej vlogowy, bardziej taki opowiadający, bo nie ukrywam, strasznie dużo się wydarzyło w październiku, łącznie z liceum ogólnomagicznym, z trasami wyjazdowymi. Przyznam, że gdybym nie nagrał wcześniej materiałów, tych, które widzieliście, to byłoby mi bardzo, bardzo ciężko to wszystko pogodzić. Zacząć warto od tego, że październik był naprawdę obfity, jeśli chodzi o wyjazdy. Odwiedziłem Pieniężno, odwiedziłem Suwałki, miałem całą trasę na południu Polski, gdzie spotkałem również marzycieli, których bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. Było mnóstwo naprawdę fajnych spotkań, mnóstwo rozmów zarówno z młodzieżą, jak i z dorosłymi, na temat gier komputerowych, na temat internetu, na temat pisania książek, na temat realizacji marzeń, bo w Suwałkach też miałem warsztaty dotyczące pisania książek i ja zawsze przyznaję, że dla mnie to są wyjątkowe spotkania, dlatego że 90% moich spotkań to są spotkania profilaktyczne, więc w momencie, kiedy mogę pomówić jeszcze o czymś innym, jasne, ja tam przemycam inne kwestie w tych spotkaniach, ale jak innych tych profilaktycznych, ale jak mam takie spotkanie stricte warsztatowe, to przyznaję, serce bije mocniej w takim momencie. Z Arkadem chcemy wrócić do podcastów. Bez pardonu, podcast cieszy się niesłabnącą popularnością i mi samemu brakuje rozmów z Arkadem. Mamy ten niestety ciężki okres, że ja jeżdżę po całej Polsce. Mam też masę spraw związanych z premierą Liceum Ogólnomagicznego, które w sumie było raptem 2 tygodnie temu. Też Arkady ma mnóstwo teraz służbowych wyjazdów, więc ciężko nam się w ogóle tak zgrać, ciężko nam się jakoś znaleźć wspólny termin, a jest mnóstwo tematów, które byśmy chcieli poruszyć i nie mamy po prostu kiedy fizycznie się spotkać. Ale uspokajam, w listopadzie na pewno będzie kilka materiałów z Arkadem, więc przygotujcie się na długie podcasty. Zbliża się Pasja Minikon. Pasja Minikon to jest konwent organizowany przez Gdyńską Bibliotekę Publiczną. Konwent będzie miał miejsce 5-7 listopada. Link postaram się umieścić w opisie albo w komentarzu. Jeżeli lubicie konwenty online, jesteście zaciekawieni taką formułą, to Was serdecznie zapraszam. Sam będę prowadził panel dotyczący debiutantów. Na pewno będę prowadził panel, uczestniczył będę w panelu dotyczącym depresji i kondycji psychicznej młodzieży w Polsce. Dużo w ogóle jest fajnych prelekcji, bo z tego co patrzyłem na listę gości, czytam, myślę, znam. Mam dla Was również ciekawą taką gratkę, bym powiedział, bo odezwała się kiedyś do mnie pewna dziewczyna, Wiktoria Czyżycka, która pisała książkę. Ja ją poznałem w Oświęcimiu, na spotkaniu autorskim w Oświęcimiu. I zawsze na spotkaniach autorskich mówię, że jeżeli ktoś pisze, jeżeli ktoś publikuje, niech się do mnie odezwie, ja pomogę jak mogę. I odezwała się do mnie właśnie Wiktoria Czyżycka, bardzo młoda autorka. Ona wtedy miała chyba 14 czy 15 lat, w tym momencie ma. Chyba 14 miała i napisała książkę. I wiecie, do twórczości 14-latków podchodzi się raczej z takim przymrużeniem oka, że okej, zobaczymy co to będzie. Nie spodziewam się fajerwerek, ale zobaczymy. No i tu się okazało, że mnie Wiktoria absolutnie zaskoczyła, bo ja byłem przekonany, że to co mi wysłała, napisała jakaś osoba w wieku 20-25 lat przynajmniej, bo jej warsztat był na naprawdę świetnym poziomie. Konstrukcja fabularna była na naprawdę świetnym poziomie i przyznam, byłem absolutnie poruszony jej książką. Udało mi się napisać jakiś testymoniał. Arkady też się zaangażował w książkę. No i śmiało mogę powiedzieć, myślę, że w przyszłym roku będziemy mieć najmłodszą polską debiutantkę w historii w ogóle, bo 15-latka publikująca książkę, no to będzie absolutny rekord. Wydawnictwo Allegoria publikować będzie książkę Wiktorii. Już teraz trzymam kciuki
za tą publikację. Planujemy jakieś w ogóle otwarcie z Fetą. Ja bym chciał się bardzo w to zaangażować, bo ja lubię takie historie po prostu. Wiecie, jak ktoś pisze do mnie, bardzo dużo osób, to zresztą niejednokrotnie mówiłem, że dużo osób pisze do mnie, że ja mam marzenie, będę pisał i w ogóle i potrafię podejść do tego już obecnie z takim, dobra, zobaczymy, jak tam po drugim drafcie będzie. A Wiktoria rzeczywiście nie poddała się, Wiktoria pisała dalej, poprawiła tą książkę, podeszła do tego bardzo profesjonalnie i ja takie historie uwielbiam i trzymam za nią absolutnie kciuki. W ogóle wam śmiało powiem, dostałem ostatnio z Allegorii książkę. Dostałem ją za darmo, więc nie myślcie, że to jest jakaś płatna reklama. Nie, po prostu dostałem od nich książkę, bo pisałem testymoniał dla Marka. Marek Zychla to jest kopiec nimf. I powiem wam uczciwie, że jak otworzyłem tą książkę, to ja poczułem taki vibe takiej bardzo klasycznej fantastyki, ale takiej klasycznej, wiecie, że się schowasz pod kocem, nic się nie liczy i czytasz historię nieznanego świata, czytasz historię niezwykłych, magicznych stworzeń i jesteś w tym świecie fantastycznym utopiony. I ja to poczułem, czytając tą książkę. Ona jest w ogóle niesamowicie zrobiona, bo nie wiem, czy ja jestem w stanie wam pokazać, że tu jest każde po prostu czcionka jest dobrana, ilustracje są dobrane. O, ilustracje wam jeszcze pokażę. Ja wiem, że przepraszam, że to tak nieprofesjonalnie wygląda, ale o, nawet są, udało mi się znaleźć, runy są na niektórych stronach, więc wygląda to po prostu świetnie. Widać, że jak wydawca chciał zrobić tą książkę, to tak podszedł do tego z pomysłem, nie? To nie było takie, dobra, weźmiem, wydrukuję, tylko widać było, że ktoś tu chciał sobie posiedzieć nad tą książką. I z samego tego względu uważam, że to jest fajna, fajna literatura, ale czyta się też dobrze, ja daję okejkę. Koty skaczą. Nie byłbym sobą, gdybym nie poruszył tematu liceum ogólnomagicznego. No przyznam, że to, co dzieje się przy okazji premiery tej książki, to jest dla mnie kosmos absolutny i z pozytywnego, negatywnego i neutralnego punktu widzenia. Arkady pewnie odradziłby się, powiedziałby, żebym się w ogóle nie wypowiadał na ten temat, więc nie zapytałem go przed nagrywaniem tego materiału. Dostaję absolutnie skrajne recenzje, absolutnie skrajne. Jest albo zachwyt totalny, że ludzie mówią, że książka jest świetna, że jest super, jest 8, 9 na 10, że jest ekstra. Z drugiej strony dostaję informację, że jest absolutnie beznadziejna, że jest do niczego. I powiem wam uczciwie, że to jest ciekawa sytuacja, dlatego że no, czy ludzie, którzy krytykują, nie można wszystkich recenzji negatywnych wrzucić do jednego worka, ach, bo to są hejterzy. Nie, absolutnie nie. Oczywiście są takie recenzje, bo kiedy widzę recenzję, która się zaczyna od Krzysztof Piersa, nagrywa se na YouTubie i teraz zobaczmy, no to ja wiem, że to jest osoba, która chce mnie po prostu zaatakować personalnie. Też jak widziałem jakiś komentarz, że Krzysiek Piersa i Arkady Saulski to jest największy rak czy toksik, który się zdarzył fandomowi fantastycznemu, no jakoś powątpiewam w taką czystą rzetelność takiej recenzji mimo wszystko. Znaczy też w drugą stronę też, no wiecie, jak wiem, że czyta książkę jakiś mój bliski przyjaciel, rodzina, znajomy, no to też jak słyszę zachwyty, no to też troszkę sobie to staram stopować, bo też rodzina wiem, że mi złego słowa takiego nie powie wprost. Ale było dużo recenzji takich, było dużo recenzji niezadowolenia. Zauważyłem, że trudno jest pogodzić troszeczkę, jeżeli chodzi w ogóle o koncept liceum ogólnomagicznego, to bardzo ciężko jest pogodzić czytelników, bo z jednej strony słyszę zarzut, że to jest ściągnięte za Harrym Potterem, no bo Harry Potter, szkoła magii i czarodziejstwa, a z drugiej strony słyszę zarzut, że to nie jest Harry Potter, bo bardzo wiele osób też spodziewało się takiej szkoły magii i czarodziejstwa, takiego malborku, szaty magiczne i w ogóle, i w momencie, kiedy dałem coś innego i chociaż na okładce i to, co ja mówiłem zresztą zawsze o tej książce, to zawsze mówiłem, że to nie jest malbork i to nie jest Harry Potter czysty, to jest polski system edukacji, to ludzie i tak są zaskoczeni, że i tak spodziewali się tego powrotu do nostalgii. Rozumiem, absolutnie rozumiem. To, że ta książka się komuś nie podoba, kumam absolutnie. To nie jest czekolada, ona nie będzie się wszystkim podobać. Nie jestem w stanie na to wpłynąć. Są najróżniejsze książki, które podobają się i nie podobają najróżniejszym osobom. I nie chodzi nawet, żebym ja się tutaj bronił, ale gusta są po prostu różne.
Wojny Makowe ostatnio widziałem dyskusję w internecie gigantyczną, jak jedni bronią, że książka genialna, drudzy mówią, że beznadziejna. Książki Feliksa Wukresa z jednej strony mówią, że fenomenalne, Arkady jest jedną z tych osób fanboyskich, a z drugiej strony słyszę, że beznadziejne, okrutne. Nawet nowy film Duna z jednej budzi dyskusję, czy jest genialny, czy jest zupełnie nietrafiony. Ja bardzo dużo dostałem takich komentarzy odnośnie skomentuj to, co się dzieje wokół Liceum Ogólnomagicznego. I powiem wam, że ja nie wiem, jak mam to skomentować, bo pojawiają się negatywne opinie, tak, napisałeś beznadziejną książkę, w ogóle się nie trzyma kupy i w ogóle. I okej, przyjmuję to. I z drugiej strony dostaję opinie od ludzi, hej, napisałeś naprawdę świetną książkę, ta książka jest wspaniała, bardzo mi się podoba, zresztą to nie są moje jakieś wymyślone słowa. Daniel Muniowski ze Strefy Czytacza nagrał bardzo fajną recenzję dotyczącą książki Liceum Ogólnomagiczne. Nie dlatego, że to jest recenzja pozytywna, po prostu to jest taka recenzja szczera. Daniel nie ukrywa, że są mankamenty w Liceum Ogólnomagicznym. Ja sam nie ukrywam, że są mankamenty, ja nie jestem Murakamim, żebym potrafił napisać książkę bez mankamentów. I'm just human. Powiedziałem, jakby Murakami nie był człowiekiem, nie? Są ludzie, którzy uważają w tym momencie też, że książka jest świetna. I co ja mam z tym fantem zrobić, nie? Czy to oznacza wtedy, mam pytanie do tych, bo może nie do negatywnych, mam pytanie do tych, którzy ode mnie wymagają jakiegoś statementu. Co z tymi, którym się ta książka podoba? Czy to znaczy, że ta książka jest, czy oni się nie znają na literaturze, czy oni się nie poznali? Czy są wykupionymi recenzentami, czy są po prostu głupi, bo też słyszę opinię, no jak ktoś jest głupi albo lubi prostą, głupią książkę, no to mu się spodoba, ale jak ktoś szuka czegoś bardziej wymaganego, to już nie. Dużo autorów w ogóle do mnie pisało w tym temacie, że boją się sami publikować książki, że jeżeli ma spaść na nich taki atak w tej kwestii. Ja zacząłem rozmawiać z ludźmi, że spokojnie, to jest tylko u mnie to się tak dzieje. Widzę niestety dużo autorów początkujących, którzy zaczynają wątpić, czy w ogóle chcą pisać. I mam taką małą prośbę do ludzi piszących negatywne recenzje. Nie chodzi mi o to, żebyście nie pisali negatywnych recenzji, bo negatywne recenzje są również bardzo potrzebne. Nie chodzi o to, żeby się po prostu głaskać po główkach i koniec. Mi również recenzje negatywne są potrzebne. Ale mam prośbę, żebyście zwracali uwagę na to, do kogo piszecie te słowa. Na zasadzie, jeżeli to jest początkujący pisarz, jeżeli to jest debiutant, a nie daj Bóg jeszcze nastoletni, to prosiłbym po prostu o rozwagę, bo możecie zabić w nim pisarza po prostu, nie? Że on może nigdy wcześniej, później nie sięgnąć po literaturę, a kto wie, może kolejne książki będą bardziej dopracowane z waszego punktu widzenia, może już będą się bardziej podobać, może, wiecie, nie każdy autor z pierwszej książki został od razu bestsellerowcem, nie? Więc może do tych też początkujących pisarzy warto podejść z takim troszeczkę dystansem. Mamy jeszcze temat NanoWriMo, bo zbliża się listopad i nie wiem, przyznaję, co zrobię z NanoWriMo. Ja mam osobiście plan pisania dzień w dzień. Chciałbym wrócić do jednej książki, której mam napisane 180 tysięcy znaków i chciałbym do tego wrócić. Chciałem zrobić jakąś akcję, taką, wiecie, większą akcję na Facebooku, na Instagramie, ale nie wiem, czy mi starczy po prostu siły przerobowej. Na ten moment jestem dość mocno przepalony, jeśli chodzi o działalność internetową, działalność swoją w ogóle autorską. Wbrew pozorom, nawet jeżeli ja w tym momencie nie piszę książki, to nadal mam dużo roboty innej. Potwierdzą to zresztą ludzie, którzy piszą do mnie, że ja odpisuję po drugim, po trzecim dniu dopiero. Nie wiem, czy jestem gotowy rzucić się na takie wyzwanie z NanoWriMo w tym momencie, że hej, słuchajcie, będziemy pisać codziennie, bo chciałem zrobić streamy, chciałem zrobić różne takie akcje, ale no nie wiem niestety, jak to rozwiązać. Ale trzymam kciuki za wszystkich, którzy jednak będą podejmować się tego NanoWriMo. I co dalej?
piszemy dalej książki, będą następne materiały. Cieszę się, że Wam się spodobał materiał w stylu Squid Games i planuję podobne materiały nagrywać. Niedługo wraca Zapytaj Bobierse, planuję Zapytaj Bobierse, też się nie mogę do tego troszeczkę zebrać. I to by było na tyle, kochani. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że jesteście. Jeżeli cały czas podobają Wam się moje filmiki, jeżeli nie straciłem w Waszych oczach jako nauczyciel pisania, dzielący się trochę tymi tajnikami pisarskimi, to serdecznie dziękuję. Jeżeli czytaliście już książkę Liceum Ogólnomagiczne, to też bardzo serdecznie dziękuję, bo czy Wam się podobała, czy nie podobała, to zawsze jest to pewien sposób pokazania gratyfikacji względem autora, więc bardzo serdecznie dziękuję za to, że sięgnęliście za tą książkę. Jeżeli jeszcze jesteście przed lekturą Liceum Ogólnomagicznego, to cóż, życzę Wam miłej lektury. Zachęcam oczywiście do subskrybowania tego kanału, lajkowania, polecam swój kurs na warsztat. Polecam swoją grupę patronacką i swój profil Patronite'a, gdzie podobne materiały publikuję, powiedziałbym nawet 3 razy w tygodniu. Także również tam serdecznie zapraszam. I z mojej strony to wszystko. Widzimy się w przyszłym tygodniu, podejrzewam. I jak zawsze na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.